Adrian Bartosiński podczas tak naprawdę po konferencji, na której dowiedzieliśmy się, kto będzie nowym partnerem KSW. Witam serdecznie. Witam. Słuchaj, no dla Ciebie to aż tak dużo pewnie nie zmienia, natomiast też jesteś widzem KSW, te gale, które przecież oglądasz, jak się na nich nie bijesz. Czy dla Ciebie to jest jakaś istotna zmiana? Będziesz patrzył, który pakiet droższy, który tańszy, czy wtedy było taniej, czy teraz jest drożej? Czy to zmiana partnera dla Ciebie ma jakieś znaczenie? Nie będę wykupywał, liczę tu, że dostanę kod, kurwa. Mam nadzieję, że dostanę. Nie, wiesz co, myślę, że ten Kanal Plus to będzie dużo lepsza opcja i tak mi się wydaje, że... Gdzieś tam przeglądałem te pakiety i wydaje mi się, że jakoś to MMA będzie chętniej oglądane, czy nawet KSW na tym Kanal Plus niż na Viaplay. Wydaje mi się, że Viaplay jakby już tak cofając to, średnia to była platforma jakby do promowania KSW i przede wszystkim do promowania zawodników. Będziesz też Ligę Mistrzów oglądał albo piłkę nożną, bo tutaj właściwie fani piłki się przeważnie spotykają. Kurczę, ogólnie to lubię grać w piłkę i kiedyś oglądałem, ale generalnie teraz nawet nie oglądam Ligi Mistrzów. Jedyne mecze, jakie oglądam, to Polski. Jakieś takie emocje z tym mam, że nawet jak wiem, że przegrają, to i tak oglądam i się łudzę. Tak ci się podobało w sobotę? Właśnie, czy w obronie chłopakom doradził, bo tak słabiutko. Utożsamiam się jakby z polską reprezentacją, dlatego jakby emocjonująco oglądam ich mecze. No ale tam chyba nic się nie zmieni, nie zmieni i dalej długo się to nie zmieni i jakby nie wiem, co jest przyczyną, ciężko mi powiedzieć, bo jakby myślałem może, że to faktycznie trener, ale wydaje mi się może, że problemem jest w ogóle podejście szkoleniowe i podejście jakby polskich szkoleniowców do piłki nożnej i wydaje mi się, że to się nie zmieni przez długi jeszcze czas i musiała być jakaś wymiana pokoleń, bo... No nie wiem, czemu tam brakuje. Jakieś te jednostki pojedyncze mamy, ale jakoś za granicą grają dużo lepiej ci piłkarze, a wydaje mi się po prostu, że tamten system szkoleniowy wygląda troszkę inaczej. To jest poza umiejętnościami, jest coś takiego jeszcze jak serce i charakter, a tego nie trzeba, tego się nie uczy na treningach. Nasi piłkarze, przede wszystkim jeśli nie mamy techniki, to zobaczcie w MMA, że zawodnik fizyczny jest w stanie i ojcami na przykład Sianos prawie wygrać z lepszym od siebie Andryszakiem i to są jojca. A piłkarze mają coś takiego, już nie hejtując, bo sam gra w piłkę, ale mają coś takiego, że widziałem treningi piłkarzy motoryki. Takich piłkarzy z ekstraklasy i nie dziwię, że ta piłka tak wygląda, bo jak przychodzi na trening motoryki 30 osób, jest jeden trener z kartką i pokazu i 30 zawodników o różnych gabarytach, o różnych możliwościach, o różnych pozycjach, o różnej wadze, o różnej sile, robią na tym samym ciężarze to samo ćwiczenie, to powiem tak, jeden 70-kilowy robi na tym siłę, samym ciężarze na siadach, a drugi robi hipertrofię, a trzeci robi jeszcze szybkość, bo dla niego to nie waży, bo waży 90 kilo, więc jakby ten poziom szkoleniowy na takim wysokim poziomie jest żenujący, bo to jest taka amatorka, że jak ja na to patrzyłem, to mówię, ty, ja w to nie wierzę. To są zespoły z ekstraklasy, oni powinni mieć każdy przynajmniej jednego oddzielnego trenera albo oddzielnie prowadzić takie treningi, a oni przychodzą we 30 osób na taki trening, coś tam sobie pogadają i jakby ten trening nie ma znaczenia, czy się odbył, czy nie, bo nic indywidualnie z nim nie zmieniło. Myślę, że taki trening zrobiony na 30 osób na oko pomógł 3-4, bo żaden nie był dopasowany, ani ciężar, ani nic i jakby oglądałem gdzieś na Zatoce treningi, bo ja kiedyś też trenowałem jakby, mieliśmy te treningi moje motoryczne na takim obiekcie, no to no nie dziwię się, że tak to wygląda, powiem tylko tyle. No. Amatorka straszna. No tutaj o piłce dużo porozmawialiśmy, na pewno część panów nas będzie interesowała, do MMA bym przeszedł, a tak konkretnie to do tego wczorajszego panelu. No pojawiły się już pierwsze zarzuty, że jednak na wywiadach ciukacie sobie konkretnie, a jak przychodzi co do czego i stajecie siadać na jednym panelu, no to mało brakowało, abyście sobie jeszcze piątkę zbili. No wiesz co, zaskoczył mnie trochę Andrzej, wybił mnie z rytmu tym, że jakby zapytali go o mnie, to on powiedział, kto się lubi, kto się czubi, ten się lubi i tak wiesz, i trochę mnie tam, mówię, kurde, co on taki nastawiony dobrze, mówię, co on chce się pogodzić? I wiesz, i trochę mnie tym zdziwił, że mówię, tak kurczę, za delikatnie, może dlatego to tak wyglądało i dlatego też to mi się wydaje, tak wyglądało, że było dużo osób na konferencji, że było te 5-6 osób, a wcześniej nam mówili, że będziemy tylko w trójkę. I jakbyśmy byli tylko w trójkę i jakby więcej możliwości pewnie miałbym wypowiedzi ja i Andrzej, to byśmy zabrnęli głębiej w tematy i myślę, że byłoby ciekawiej. A tak to było tak ogólnikowo, bo ja miałem dwa razy mikrofon, miał dwa razy mikrofon i wiesz, byli też inni uczestnicy i tak trochę miał być inny format to. Miał być inny format, myślę, że jakbyśmy byli we dwóch albo w trzech, to myślę, że faktycznie to by miało potencjał, żebyśmy tam sobie porozmawiali ciekawiej i byśmy na pewno
dalej zabrnęli, a tak to tak było. Można było wykorzystać ten potencjał, powiem tak. Myślę, że prowadzący, czyli Artur z Dominikiem, gasili trochę czy podkręcali? Bo wiadomo, że ustawili was celowo w takim panelu. Nie było Mameda, był Andrzej. Wiadomo, że to było lepsze pod potencjalne kontrowersje. Natomiast czy Dominik z Arturem podkręcali, czy gasili w twojej opinii? Kurczę, wiesz co, nie wiem. Myślę, że jakby chcieli wykorzystać potencjał jakby jakiegoś tam lekkiego podniemienia, to myślę, że kto inny powinien poprowadzić moje zdanie tą konferencję. Jakby nie będę mówił kto, ale myślę, że znalazłoby się kilka osób, które wiedzą świetnie, jak prowadzić takie konferencje. I myślę, że one by wyciągnęły z tego, widzisz, bo to też jest tak, że żeby to, że my się nie lubimy, to jest jedno, ale jakby jeśli jest jakiś, no nie wiem, jakby prowadzący, który ciągnie za język i wyciąga jakieś tematy, no to my musimy na nie odpowiadać i myślę, że to by, ciągnąc takie tematy jakieś, które się wydarzyły, to myślę, że by poruszyło też to, że faktycznie byłoby ciekawiej na pewno, nie? A brakowało takiego właśnie, wiesz, myślę, że Hubert Siłowski by to ciekawie poprowadził. On tak lubił wstrykać, to by było dobre. Myślę, że on by dobrze to poprowadził. Słuchaj, generalnie sam format, jak ci podoba, bo to nie była typowa konferencja, nie było strzelania pytaniami o formę, o przygotowania, było też jakieś nawiązania do poprzednich gal, do tego jubileuszu, no generalnie było gdzieś to tak w takim bardziej takim, bliżej to było patosu niż dymów, ja bym to tak nazwał, bo nawet były momenty, gdzie na innych panelach, znaczy na waszym panelu, no tam była taka chwila, nie chcę użyć słowa grozy, no ale naprawdę Piotrek złamał mu się głos, na Mariusza panelu była też taka sytuacja, gdzie te oczy mu się trochę zaszkliły i było bliżej takich sentymentalnych nut, niż podkręcania tego. I pytanie brzmi, czy może to nie jest dobrze, że w dobie tego, że wszyscy tylko czekają na te dymy, to może właśnie lepiej iść w tą drugą stronę i sportowców pokazywać w takim świetle. No. Powiem tak, nie sądzę. Powiem wam szczerze, chciałbym odpowiedzieć, że tak, ale no to by było kłamstwo. Nie, co ty, to by się w ogóle... co będę wam dużo mówił, dobrze wiemy, co się klika i jakby co ma oglądalność i no, to się nie zmieni i myślę, że na pewno nie w przyszłości nawet, że no, ludzie wolą oglądać kontrowersje i dymy niż, wiesz, słudzenie sobie i cukrowanie, kto jakim jest dobrym sportowcem i tak dalej. No tak jakby popierają to część osób, nawet w komentarzach widzę, ale to jest 10-15% takich ludzi, którzy oglądają MMA, żeby obejrzeć MMA. No a reszta ogląda to właśnie dla innych emocji. Jeżeli chodzi o wasze pierwsze starcie z Mamedem, no to jest 1-0 dla Mameda, zdaje się. Chodzi oczywiście o temat wędkarstwa. Maciek zrobił na IRL-u test. Szczerze mówiąc, byłem w szoku, bo Mamed odpowiadał maszynowo i to prawie bez podpowiedzi. Nie wiedziałem, że on aż tak dużo wie o rybach. Natomiast czy ty jesteś zaskoczony wiedzą swojego przyszłego oponenta? No jestem, bo myślałem, że ja wygram. Zaskoczył mnie, bo ja chyba nie odpowiedziałem na to jedno, na jedno albo na dwa pytania. Z tym łososiem to było ciężkie. To było ciężkie, bo nie mówią łososi, a Mamed musiał łowić w takim razie, bo to była bardzo ciężka, moim zdaniem, bo ciężkie pytanie, no. Ale musi mieć wiedzę, no. Nazwał cię Sumem, tylko sandaczem. Kurde, Sumem? Wolałbym być Szupakiem. Sum to mi się kojarzy z takim grubasem. Wiesz co? No powiedział, że jesteś nabity, no to akurat Sum, no. No, on mi się, da, z sandaczem, no. No Mamed jest taki, wiesz, sandacz jest mało, to ryba królewska. Wiesz, no. Panowie, jeszcze jakieś pytanka? Tak, ja o tego Mameda, jakby w twojej całej karierze, bo miałeś fajne walki, duże postacie, Saladin Parnas, to też się wydawała taka gwiazdka, człowiek, który gdzieś tam z lżejszej szedł sobie wyżej, a teraz jest ten Mamed. Jak ty go pozycjonujesz i jak się do tej walki przygotowujesz? Czy to nie musi być twoja najtrudniejsza walka, czy absolutnie będzie? No właśnie nie musi być, moim zdaniem. Jakby ciężko powiedzieć, no te co miały być ciężkie, były lżejsze, to no tak niestety MMA nie wygląda, to styl robi walkę i czasami niżej rankingowy zawodnik słabszy jest w stanie jakby postawić większy opór niż wyżej rankingowy, no bo to czasami widzicie jak to jest, no na przykład, ostatni przykład Gamrota z Hookerem, nie, gdzie na przykład stylistycznie gdzieś mu trochę nie pasował, nie? A był gdzieś z tyłu, a na przykład dużo lepszych pokonywał Gamrot, więc to jest ciężko powiedzieć, ale mam wrażenie, że jakby Mamed jest skrojony pod mój styl i wydaje mi się, że ja z takimi jakby ruchliwymi strajkerami, nieszablonowymi, gdzieś już przyszło mi się mierzyć i wydaje mi się, że
że jestem skrojony pod walczenie z takimi ludźmi, tym bardziej, że Mamet walczy z kontry na wstecznym, często też pada, pochyla się z takimi akcjami, dwójkami, więc na pewno trzeba uważać gdzieś na jego kopnięcia, bo są mało przewidywalne, ale sądzę, że dobrze będziemy na to przygotowani, gdzieś jakby Dawid zrobił taki solidny research, więc no raczej jestem przekonany, że będzie mi pasował bardzo stylistycznie. Czy Andrzeja bym dopytał, bo no miał do wyboru 5 zawodników. To było 3 zawodników z kategorii 7-7 i 2 zawodników z kategorii 8-4. No z tych 7, czyli 5 miał do wyboru. Taki double champ, to jest jak lepiej Pudzian, ty 5 zawodników dostaje. Ja nie wiem jak to jest, zaraz zapytam szefa, bo ja nigdy nie dostałem zawodników 2 nawet do wyboru. Ja nie wiem jak to jest. Ja zawsze dostawałem nazwisko i brałem, a Andrzej dostaje 5 nazwisk do wyboru. Zobacz jak to życie jest niesprawiedliwe. No natomiast no, z tym życie niesprawiedliwe, to bym się chyba zastanowił, bo jednak Andrzej na walkę z tobą trochę długo czeka, jest ciągle przesuwany, także nie wiem, czy sprawiedliwość się wyrównała. Sprawiedliwy. No wiem. No. Natomiast jak skomentujesz ten akurat wybór? No bo nie wziął Igora, mógł wziąć walkę w 8-4, nie ryzykować statusu pretendenta, wybrał Wiktora. Myślisz, że kierował się tym, że ta walka może być dla niego po prostu najprostszą z tych 5? Czy stylistycznie mu pasuje Wiktor? Bo dla Wiktora to jest olbrzymia szansa, no bo jak wygra, no to wskoczy na jego miejsce. Wiesz co, ciężko powiedzieć, no. Czy zaskoczył się jego wybór? O, może tak. Czy mnie zaskoczył? Nie. No jakby nie zaskoczył mnie, no bo był w takiej sytuacji, że chyba mógł sobie po prostu wybrać rywala po tym, co się wydarzyło. Kurde, no. W teorii, który jest Igor? 4. No chyba wyżej. Już nie pamiętam tak dobrze rankingu. A Zaleski jest 5. Możliwe. No to wiesz, to jest taka różnica. W teorii mógł wziąć Igora, w praktyce Wiktor. Ma jakąś porażkę w KSW? Nie ma. Nie, no w ogóle nie ma. No to Wiktor, widzisz, no to jakby jeśli chodzi o taki, wiesz, kurwa, ciężko mi powiedzieć. No wydaje mi się, że różnie można na to patrzeć. No teoretycznie Igora hajpują, ale to tak też hajpują, wiesz, no, jego menadżer go hajpuje i wszyscy dookoła, ale to wiesz, no to chodzi o to, że jak ja to mówię, no pokazujmy to w klatce, bo mistrzów sali było wielu. No ja też znam wielu hajpowanych z treningu i wyniki kręcimy na walce. Liczy się starcie bezpośrednie, bo mistrzów sali było wielu i na tym się kończyło, więc ciężko mi powiedzieć. No, Wiktor wydaje się dobrze pokazywał się w tych występach. Igor tym ostatnim trochę gorzej. Obaj są bardzo mocnymi zawodnikami. Pytanie teraz tak. Jeśli wygrałby Andrzej z Wiktorem i wygrałby Andrzej z Igorem, co mu daje więcej? Wydaje mi się, że ta i ta wygrana daje mu tyle samo. Tak mi się wydaje. No jakbym miał to rozważać, no to obaj wydaje mi się, że są w podobnym momencie, tyle że Igor bił się o pas, nie? No i tyle. No jakbym miał wybierać, no tak bym wybrał. Więc wybrał pewnie, nie wiem, może stylistycznie lepszego pod siebie, może słabszego, a może uważa, że jest lepszy. Ciężko powiedzieć, co w tej mojej głowie Andrzej Grzybyka się tam robi. A podzielam zdanie Pawła Pawlaka, że każdy, kto miał szansę walki o pas i stracił ją, ucieka na koniec kolejki i musi się liczyć z tym, że to jednak wokół mistrza się wszystko kręci i to mistrz gdzieś tam ma więcej do gadania niż zawodnicy, którzy już szansę mieli i stracili. Trochę tak jest i jakby ja też zmieniam podejście teraz moje, bo też uważam, że jakby też tego nie rozumiałem i wiesz, jakby każdy mówił, a to bijemy się wtedy, to wiesz, to ja bym wszystko brał. Nie chodzi mi oczywiście o odrzucanie walk, tylko bardziej o terminy, dopasowanie. Skoro ja jestem mistrzem, to ja mówię, że jestem gotowy na, przypuśćmy, październik i chcesz się bić, to się dostosuj i bijemy się w październiku, wiesz. A wiesz, jak do ostatniej walki, jakby tam gdzieś takie też zaczepki, bo na moją stronę się śmiałem, że mi proponowali termin jeszcze gdzie, wiesz, ja się jeszcze przyjadę z tym pasem, się dostosuję, ogodną łaskawie, wiesz, no to śmieszne trochę, nie? Wydaje mi się, że jednak mistrz powinien dyktować warunki, ustalać, kiedy jest termin kolejnej walki, nie? Oczywiście ja nie mam takiego wyboru, nie dostaję 5 rywali, dostaję zawsze jednego i go akceptuję. No, akurat teraz trafił się Mamet, także co, spoko. To może Adrian, ty masz coś do przekazania widzom, fanom, bo gala KSW stoi już za niespełna miesiąc. Takie 2 słowa od ciebie na zakończenie. 2 słowa? Na gale KSW 100? Kurczę, nie wiem, coś mądrego mam powiedzieć. Dajcie pomyśleć, bo jadę zmęczony ze sparingu. Cierpliwy kamień. Tomasz 3. Ty, skoro dobrze liczę po sparingu,
To już nie przyjąłem dużo. Wiesz co? Co mogę powiedzieć? No oglądajcie na pewno. Myślę, że będzie dobra gala i postaram się, nie obiecuję, ale postaram się zrobić, żeby to była dobra walka. Także mam nadzieję, że... Mocne 15 minut klinczu z pojedynczymi ciosami. Dobrze, dziękujemy bardzo. I czekamy. Jeszcze pewnie parę wywiadów nagramy, także nam poopowiadać jeszcze trochę więcej o ATT i o tym, kto był najlepszy w golfa. Oj, chyba ja na koniec. No, przyjechałem na pierwszą, to mi zrobili w pierdziel, tak mnie zlali, ja mówię, nie gram w to więcej, bo nie mogłem trafić w ogóle w piłeczkę. I wróciłem po pierwszej, to miałem cały ponaciągany triceps i bark. I mówię, kurde, nie gram w to. Ale potem nauczyłem małolatów, nauczyłem się dobrze skręcać tym, bo popczałem na necie i daleko uderzałem. No, także spoko, fajna gra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.